Przed sekundą mogliście usłyszeć piosenkę zatytułowaną Yoko zespołu Solaris, a lider zespołu jest dzisiaj z nami. Cześć, witam Cię Piotrku. Cześć, witam wszystkich. Chciałam zapytać na początku o właśnie ten teledysk, bo wiem, że został nagrany w listopadzie w Warszawie. No i moje pytanie jest takie, czy zawsze Ci się marzył właśnie taki teledysk w wielkiej, pięknej, czarnej limuzynie, dziewczyna u boku, cygaro, czarne okulary przeciwsłoneczne? Tak Ci się marzyło? Wiesz, wydaje mi się, że do marzeń to jest daleko, ale tutaj nie chodziło o jakieś marzenia, tylko po prostu piosenka akurat posiada taki charakter. Ten teledysk w ogóle chciałem, żeby ociekał gadżetami, tak jak jest to w amerykańskich klipach, szczególnie czarnoskórych wykonawców, ale no niestety nie udało nam się osiągnąć tego zamierzonego celu, ponieważ many, jak zwykle, prawda? Pieniążki decydują o końcowym efekcie. Aczkolwiek wydaje mi się, że udało nam się zrealizować przynajmniej jakieś 50-60% mojego zamierzonego celu. Czyli jesteś absolutnie zadowolony z teledysku? Jestem zadowolony, ale można było troszeczkę więcej wyciągnąć z tego. Piotrze, powiedz mi, ponieważ z tego, co wyczytałam, dajesz 80-100 koncertów rocznie. Czy na tym nie cierpi przypadkiem Twoje życie rodzinne? Jak to godzisz? Karierę z życiem rodzinnym? Słuchaj, kocham to, co robię i nie powiem, że pomaga to rodzinie, prawda? Ale też z tego żyję, więc umówmy się, jest to po prostu moją pracą, a chyba jest idealnym rozwiązaniem, kiedy możesz pracować, spełniając swoje jakieś tam marzenia, prawda? I realizować swoje młodzieńcze hobby. I kontynuując to hobby, które przeradza się w pracę, i wydaje mi się, że jest to optymalne rozwiązanie. A żona nie jest zazdrosna o te wszystkie fanki na koncertach, szalejące za tobą? Wiesz co, no chyba byłoby dziwne, gdyby nie była zazdrosna, prawda? No i jak sobie z tym radzisz? Są tak piękne jak ty, więc po prostu radzimy sobie z tym tematem we dwoje, a jeśli chodzi o fanki, no cóż, tak chyba już to jest w show biznesie, że kiedy na scenie są panowie czy chłopcy, tak jak w przypadku mojego zespołu, jest nas pięciu na scenie, czy czterech załóżmy. Czyli rozkłada się jakiś... tak, myślę, że ten elektorat fanek pod sceną rozkłada się i to nie jest tak, że one tutaj jak gdyby są wpatrzone we mnie. Myślę, że tak, ten elektorat się dzieli i ja myślę, że to dobrze, bo nie może się cała uwaga skupiać, prawda, na jednym wykonawcy. Okay. Dlatego ja uważam, że na scenie nie może być jeden człowiek, dwóch ludzi, prawda? To musi być ekipa, musi być zespół. Tak, musi się dziać, musi być jakaś energia ze sceny płynąca, prawda? Powiedz mi, Piotr, bo ty jesteś 20 lat już na scenie muzycznej, jak nie więcej. To możliwe? Możliwe, tak wyczytałam. Kto to napisał? W internecie. Ja. Czy zmieniła się bardzo muzyka disco polo przez te 20 lat? Ewoluowała? Coś się wydarzyło? Słuchaj, nie wiem, co się dzieje z muzyką disco polo. Ja generalnie zaczynałem w muzyce rockowej i... O! Tak. I takie przejście od rocka do... Wiesz co, nazywają nas twórcami disco polo. Nie protestujemy, mamy koncerty, mamy fanów. Generalnie staramy się robić dobrą muzykę do tańca, dobrze brzmiącą. Wydaje mi się, że gdzieś tam osłuchanie się właśnie w latach 90. wzorowanie się na muzyce tak zwanej italo disco, czyli jak gdyby takim, można powiedzieć, pierwowzorze do nurtu tego disco polo, dużo daje. Tak samo warsztat ten rockowy, no, nasze kompozycje, w każdej chwili bierzesz gitarę, wiosło, siadasz i grasz. No właśnie, a jeżeli ktoś jest fanem zespołu Solaris, będzie można wygrać płyty i gadżety, a żeby dowiedzieć się więcej, oglądajcie Discomanię. Na koniec programu zdradzę, jak dostać taką płytę, jak ją wygrać. Jakaś piosenka, którą pamiętasz z lat 80-tych, 90-tych, którą życzysz sobie, abyśmy zagrali w programie? Wiesz, wydaje mi się, że tutaj dobrym wykonawcą byłaby Sabrina. Ma duże wdzięki. Ma bardzo duże wdzięki. Sabrina na koniec, a teraz piosenka zatytułowana Powiedz, powiedz, co cię kręci i zespół Ecstasy. Bardzo dziękuję, Piotr. Dziękuję bardzo. Dziękuję.